Bonjour N'Golo, Bertrand Latour, la chaîne L'Équipe. Quelles sont les consignes qui vous ont été données sur le premier sur le deuxième match par jakie instrukcje dostałeś po pierwszych dwóch meczach? Zwłaszcza, że masz Tchouaméni i Kamavinga i Rabiot wokół siebie na boisku. A to jest super, że mam tyle zawodników wokół siebie, że się wspieramy. Trener nam poradził, jak możemy zagrać razem w obronie i jak możemy razem zbudować akcję idąc do przodu do ataku. To jest ważne o tym, jak sobie radzimy, jak się wspieramy i że możemy na sobie polegać. Ale oczywiście to trener decyduje, kto tak naprawdę wychodzi w kolejnym meczu. Philippe Sanfourche pour RTL. On sait qu'un des sujets importants de ces deux premiers matchs, c'est le manque de l'efficacité de Mbappé. Kwestia wykańczenia akcji w ataku, jeżeli chodzi o drużynę Francji. Wiem, że Kylian nie jest dostępny. Co myślisz, że może się to wydarzyć? Jakie jakości mogą być ważne w tym jutrzejszym meczu? Jak wszyscy wiecie, Kylian ma bardzo ważną rolę w tym zespole i nie byliśmy w stanie strzelić bramki. To nie jest kwestia wydajności. Wydaje mi się, że jest kwestia więcej szczęścia. Oczywiście jest znacznie lepiej, kiedy mamy jego w zespole i nam może pomóc. L'Équipe, teraz pytanie. Byłeś zawodnikiem meczu w obu meczach na razie. Jak się czujesz, będąc w tak dobrej formie, zwłaszcza, że nie było cię w kadrze przez dwa lata prawie? Jestem szczęśliwy, że wróciłem. Super było zwrócić, być w tej rywalizacji. Tak jak słyszeliśmy wcześniej, cały czas mamy, mam nadzieję, dużo meczów przed sobą. Jesteśmy póki co na fazie grupowej i musimy myśleć o tym, jak razem pracować na boisku, jak współpracować i jakie mamy dalej cele przed sobą. Xavier Giraudon, InfoSport Plus Canal. Beaucoup de joueurs disent que vous n'avez pas changé depuis deux ans. Et pourtant, vous projetez comme jamais. Wiele osób mówi, że w ogóle się nie zmieniłeś przez te dwa lata. Ale wydaje się, że jesteś bardziej dojrzały na boisku, że potrafisz lepiej wskazywać zawodnikom innym, co robić. Jak ty oceniasz swoją zmianę w tym czasie? Wydaje mi się, że to jest kwestia świadomości, co mogę powiedzieć w danym momencie, jak mogę doradzić zawodnikom. Dużo się nauczyłem w Chelsea. Może teraz jestem bardziej dojrzały, może lepiej rozumiem grę, może lepiej też sam wiem, gdzie ja chcę być na boisku, ale tak jak powiedziałem wcześniej, to jest kwestia pracy razem w zespole. Czasami Tchouaméni pomoże, czasami Kamavinga, ktoś inny wejdzie, Rabiot, więc to jest gra zespołowa. Bonjour N'Golo, Fabrice Hawkin, RMC Sport. L'une des interrogations avant cette compétition portait sur MC Sports, pytanie a propos tej rywalizacji w tym turnieju. Czy ty będziesz w stanie grać w każdym kolejnym meczu? Czy masz siłę, żeby grać w każdym meczu 90 minut? Tak, czuję się dobrze. Grałem w Arabii Saudyjskiej, to dało mi dobre przygotowanie do tego turnieju. Grałem wszystkie mecze praktycznie. I tak jak wspomniałem wcześniej, mamy innych kluczowych zawodników i każdy może wejść. Ja dam z siebie wszystko w tych meczach. Poprosimy o podniesienie ręki, żeby zobaczyć, kto prosi o mikrofon. Pytanie od kanału Plus, tutaj poprosimy. N'Golo, jakie są różnice w porównaniu z poprzednim meczem z Holandią? Grałeś wcześniej z Rabiolem, potem z Tchouaméni. Czy to się bardzo zmienia? Jak wygląda sytuacja na boisku w tych meczach? Wydaje mi się, że jest bardzo dużo rzeczy, które się zmieniają, jak zachowujemy się w posiadaniu piłki, kiedy jesteśmy po drugiej stronie boiska, w połowie rywala, więc parę razy straciliśmy piłkę, kwestia była odzyskanie jej bardzo szybko. Jeżeli chodzi o formację, to wszystko, nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądało jutro, wszystko dowiemy się później od trenera.
ale mam nadzieję, że będziemy tak samo dobrze współpracowali jak w ostatnich meczach. Le Parisien, gazeta, tutaj poprosimy po lewej stronie. Jesteś trzecim najbardziej doświadczonym zawodnikiem we francuskiej kadrze i stałeś się tym jednym z liderów tej drużyny. Czy czujesz, że jesteś takim starszym bratem dla wielu zawodników w tej drużynie? Czy tym jakoś zdradzasz? Tak, wydaje mi się, że te rzeczy stają się w jakiś sposób naturalne. Gramy długo razem, trenujemy razem, spędzamy dużo czasu razem. I w ten sposób nauczyłem się też od bardziej doświadczonych zawodników w przeszłości, którzy mi doradzali. I teraz kwestia podzielenia się tą wiedzą z młodszymi zawodnikami. Ale to nie jest moja osobowość, żeby przewodzić takiej kadrze, ale kiedy jestem na boisku, to wtedy mogę to pokazać na boisku i mogę się podzielić tą wiedzą. Dobry wieczór, gazeta Figaro. Jeżeli chodzi o intensywność na boisku, to na pewno Arabia Saudyjska znaczy niż w Europie. Gdzie chciałbyś skończyć karierę? Chciałbym wrócić w którymś momencie do Europy. W Arabii Saudyjskiej to jest inny typ piłki nożnej, inny typ doświadczenia. Jestem bardzo zadowolony z tego czasu w Arabii Saudyjskiej. Chciałbym dać wszystko póki co dla kadry i nie myślę na razie o klubowej sytuacji, tylko o grze dla kadry. Le Parisien, gazeta znowu. Kylian wnosi dużo tej drużyny. Jak się czułeś dzisiaj razem z nim w treningu, po dzisiaj rano? Będąc szczerym, w sumie już zapomniałem, że miał maskę dzisiaj na meczu. Wszyscy skupiliśmy się na tym, jak się czuł przy piłce. Wydaje mi się, że on czuje się dobrze i że być może zagrał w jutrzejszym meczu. L'équipe, gazeta, duże pytanie, to jest kwestia rotacji, jest parę zawodników, którzy jeszcze nie mieli okazji się wykazać. Czy jutrzejszy mecz będzie okazją, żeby się pokazać dla tych zawodników z ławki? Tak, uważam, że to będzie dobra okazja, żeby się pokazać dla innych zawodników. Wszyscy muszą być gotowi do gry, to jest długi turniej, każdy musi być gotowy, żeby wejść na boisko i nam pomóc. To nigdy nie jest miło być na ławce, ale wszyscy muszą być gotowi, żeby w każdej chwili wejść z ławki i nam pomóc. Tutaj poprosimy o mikrofon. Liberation, gazeta. Przeciwko Austrii na prawej stronie. Chyba dobrze się czułeś z dryblowaniem. Griezmann był nawet zaskoczony tym, jak dobrze ci szło. Nic mi nie wspomnieli po meczu na ten temat. Tak ten mecz się rozwijał, że w dobrym momencie mogłem przedryblować i wrzucać piłkę z prawej strony, ale to nie jest tak, że ktoś mi to specjalnie doradzał. Sud-West, gazeta. Jest szansa na skończenie grupy na pierwszym meczu. Czy to jest coś, o czym myślicie? Czy analizowaliście, jak to się może rozwinąć w zależności, jak skończycie ten mecz? Tak, tak jest nasz cel. Chcemy na pierwszym miejscu skończyć tą grupę. Polska to trudny rywal, który pokazał to w meczach z Holandią i z Austrią. Chcemy zakończyć tą grupę na pierwszym meczu. To nie jest tylko kwestia wygrania, ale strzelenia tak dużej ilości bramek, jak tylko się da. Mamy jeszcze jedno pytanie. Jeremy from MC zadaje pytanie. Dobry wieczór. To nie jest tylko kwestia zakończenia grupy na pierwszym miejscu, ale też powiedzieć, że chcecie dużo bramek strzelić, tak? Tak, tak, oczywiście, że chcemy strzelić dużo bramek. Chcemy nie tylko wygrać 3 punkty, ale chcemy też przekonać się o swojej własnej wartości, że jesteśmy w stanie dużo strzelić bramek, że potrafimy dużo strzelić. Dlatego musimy to zrobić przed wejściem do kolejnej rundy. Musimy się przyzwyczaić do strzelania bramek i oby nam to dobrze poszło.
Dziękuję bardzo. Poczekamy parę.